Ze mną jest trener gospodarzy Ryszard Wieczorek po wygraną z Polonią Nysa. Trenerze, drugie z rzędu, naprawdę imponujące zwycięstwo. Jestem ciekaw, jak to wyglądało z perspektywy trenera. No, jak wyglądało? Przede wszystkim budujemy grę, budujemy pomysł na funkcjonowanie tego zespołu i krok po kroku realizujemy to w meczach ważnych, mistrzowskich, bo to jest tu kluczowe. Na pewno były momenty w tej rundzie, że z tym mieliśmy problemy. Oczywiście zawodnicy muszą się do pewnych rzeczy przekonać. I dzisiaj graliśmy naprawdę pod względem takiej organizacji gry bardzo dobrą piłkę. Oczywiście przeciwnicy zawsze będą skutecznie chcieli nam przeszkadzać, ale to od nas zależy, jak będziemy cierpliwi, jak długo będziemy wywierać presję, żeby wymuszać błędy. No te błędy wymuszaliśmy, bo i pierwsza połowa wprawdzie było 1-0, ale mogliśmy podwyższyć. Druga połowa 2-0 i wydawało się, że jest wszystko pod kontrolą, ale na tym polega piłka, że przeciwnik też chce coś zrobić, strzelili nam bramkę. No i reakcja była świetna, bo świeży zawodnicy wyszli, Zieliński zrobił robotę, czerwona kartka jakby otworzyła jeszcze większe możliwości, bo ten przeciwnik wtedy w 10 nie wie, czy ma bronić, czy atakować. No i te przestrzenie się zrobiły, wygraliśmy dosyć pewnie. Mnie najbardziej cieszy przede wszystkim takie przekonanie zawodników, że idziemy w dobrą stronę, jeśli chodzi o tą grę. Budujemy to, bo żeby zrobić coś większego w piłce, to nie może być byle jak, raz tak, raz tak. My musimy być powtarzalni, my musimy coraz więcej właśnie takich meczów rozgrywać jak w Wodzisławiu czy tu. Jak tak będzie, to jestem przekonany, że z tej mąki będzie chleb, jak się to mówi. Często podczas naszych rozmów poruszaliśmy tematy związane z mentalnością i wydaje się, że rzeczywiście zaczęło to zaskakiwać. Trener, podejrzewam, że też zauważam tą zmianę, że już jest coraz mniej tych momentów przestoju. Dzisiaj w zasadzie ich nie było w ogóle. No, jak jesteśmy przy zdaniu mentalności, to chciałbym też, nie wiem, bo ostatnio słyszę głosy być może sympatyków, kibiców albo ludzi, którzy dobrze życzą Polonii. Słyszę, że no, trener tam siedzi z boku, być może mu nie zależy i tak dalej. Ja chciałbym właśnie dużo powiedzieć na temat tego, co tu się działo wcześniej. I nie mam zamiaru oceniać nikogo i nie mam zamiaru oceniać zachowań. Każdy trener, każdy zawodnik ma pewne mentalne nie wiem, pokłady, które wpływają pozytywnie lub negatywnie. I ja należę do trenerów analitycznych, którzy patrzą głęboko w oczy przez cały tydzień i tam zarządzanie z ławki jest tym spowodowane. Są momenty, kiedy trzeba wywierać presję i troszkę bardziej emocjonalnie do tych zawodników podejść, ale są momenty, kiedy trzeba ich stonować i uspokajać. I to jest to związane z tym, co pan powiedział odnośnie tej strony mentalnej. Co z tego, że ja tam będę skakał, że ja tam będę krzyczał po nich, jak oni w tym momencie tej presji nie wytrzymują i grają po prostu źle. Ja bym chciał, tak jak dzisiaj, czy tak jak w Wodzisławiu, nie robiąc nic wielkiego pod względem ich pobudzenia, ich zaangażowania, bo przecież każdy zawodnik chce się zaangażować, żeby tak funkcjonowali. A zachowanie trenera, no nikt nie jest dzisiaj w stanie odpowiedzieć, czy tam będzie ktoś latał w tym prostokącie i będzie wymachiwał rękoma, skakał, że to będzie skuteczne i nikt nie powie, że ktoś będzie spokojnie siedział na ławce i też to będzie skuteczne. Po prostu trzeba umieć się w danym momencie dostosować do tego, jaki się ma materiał, jakich mamy piłkarzy i w jaki sposób do nich dotrzeć. To jest sprawa indywidualna, bo tych 11 zawodników to jest każdy inny charakter i do każdego trzeba inaczej dochodzić. No i myślę, że możemy słowo jeszcze powiedzieć o sytuacji w tabeli, bo
dzisiejsze potknięcie Rakowa powoduje, że już tylko 6 oczek, to też, jeżeli im bliżej będziemy dochodzić do tego Rakowa, może spowodować z tyłu głowy, że no już ten upragniony cel jest coraz bliżej, to też pewnie są kolejne wyzwania, jakie czekają zespół w dalszym czasie. No i ja bym w dalszym ciągu chciał tu rozmawiać o budowaniu troszkę inaczej tego klubu, tej drużyny, tej szatni, o takim innym spojrzeniu i jeszcze raz wrócę, chciałbym, żeby takie mecze jak dzisiaj właśnie się powtarzały, żebyśmy nie wywierali presji na tym, że zawodnik wychodzi, o, my musimy wygrać i wtedy nie wiemy, jak funkcjonować. Mamy dobrze funkcjonować na boisku, z tego będzie na pewno korzyść, z tego będą profity. Dzisiaj 6 punktów mamy straty, nie patrzymy na to, bo jeszcze 3 tygodnie temu przegraliśmy tu z ostatnim zespołem, gdzie być może właśnie ta strona mentalna na boisku, kiedy nam nie szło, kiedy nie strzeliśmy bramki, jeszcze być może zaważyła, zdecydowała, że nie potrafiliśmy postawić tej kropki nad i, mając sporo możliwości do zdobycia bramki. Dlatego cieszę się, że w tej chwili właśnie w tą stronę to idzie. Mam nadzieję, że tylko tak będziemy mogli do końca sezonu, bo są podstawy punktować. A na pewno wiosna i okres przygotowawczy będą kolejnym krokiem, żeby budować morale tego zespołu. Za mną jest Dawid Wolny po meczu z Polonią Nysa. Dawid, to był ostatni beniaminek na naszym rozkładzie. No i trzeba powiedzieć, że dzisiaj naprawdę okazały zwycięstwo. Zgadzam się, ale wbrew pozorom też Polonia dała nam troszeczkę wejść za skórę, że tak powiem, bo i w pierwszej, i w drugiej połowie też nieźle mieli plan na ten mecz. Ja uważam, że my też swój plan zrealizowaliśmy, graliśmy konsekwentnie. Później czerwona kartka, wiadomo, trochę nam pomogła, no ale to my stworzyliśmy tą sytuację. Zielu, bardzo dobra zmiana, w ogóle wszystkie zmiany bardzo dobrze. No, widać, że jesteśmy kompaktem i że i zmiennicy, i pierwsza jedenastka bardzo dobre zawody, także to trzymać 3 punkty są, to cieszy. No, czy można powiedzieć, że ten zespół już tak na dobre się dotarł, no bo ostatnio 5-1, teraz wracamy do siebie 4-1, to zaczyna naprawdę bardzo dobrze wyglądać. Tak, myślę, że fajnie, że to widać, że idziemy, jesteśmy zdeterminowani, że jak strzelamy bramkę, to dążymy po to, żeby strzelić kolejną i to cieszy przede wszystkim, bo chcemy, że tak powiem, zabijać przeciwnika i to też pokazuje, że mamy szacunek do rywala, że dążymy po kolejną. Nie cofamy się do tyłu, tylko idziemy, dążymy. Ten mecz to pokazał i to bardzo cieszy. No, ty już uzbierałeś tych bramek, o ile dobrze policzyłem, 17. Sezon 2021, Adam Żak bramek miał po 17 meczach 19. To co, pobijasz ten rekord? Ja zawsze powtarzam, jeśli to przynosi 3 punkty drużynie, no to jak najbardziej, to bardzo cieszy i to jest najważniejsze, jeśli to idzie w parze właśnie z wygraną. Bo jeśli mimo wszystko się strzela bramki, a drużyna gdzieś tam remisuje albo przegrywa, no to jednak jest to jakiś duży niedosyt, bo najpierw liczy się dobro drużyny, a dzisiaj pokazaliśmy klasę i tak naprawdę ja bez drużyny nie sam sobie nie strzelam tych bramek, tylko drużyna robi też dla mnie tą robotę. Cieszę się, że kończę, że jestem skuteczny, dlatego fajnie. Porozmawiamy po jeszcze 3 meczach, bo zostały 3 mecze. Wtedy ci odpowiem na to pytanie. No i myślę, że na koniec małe, ciekawe urozmaicenie, bo zostałeś głosem kibiców wybrany najlepszym zawodnikiem września. Dlatego myślę, że w tym momencie mogę ci wręczyć statuetkę. No i to jest teraz moment, żebyś mógł coś do kibiców powiedzieć. Myślę, że też przed tymi 3 meczami, bo słyszałem, że do Gubina również się nasi fani wybierają. Ja powiem tylko tak, że mecz z Odrą Wodzisław pokazał, że mamy super kibiców i że naprawdę są naszym 12 zawodnikiem. Przyjechali, wspierali nas, sami widzieliśmy, jak ten mecz wyglądał. Nie musieliśmy się dodatkowo motywować, bo jednak cała ta otoczka z Wodzisławem pokazała, że takie mecze cieszą, że też mamy dobrych zawodników i nie potrzebujemy się dodatkowo nakręcać, a kibiców mamy jednych z lepszych w Polsce, jak nie najlepszych, i to pokazali w Wodzisławiu. Mam nadzieję, że licznie dotrą do Gubina, jak najwięcej osób pojedzie i będzie nas wspierać, bo dla nich gramy tak naprawdę, dla nich gdzieś tam wygrywamy, cieszymy się i jak są te ciężkie chwile, to oni nas gdzieś tam wspierają, motywują i to jest najważniejsze, dlatego mam nadzieję, że w Gubinie pojawią się w jak największej ilości.